witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Profesor Detektorysta. Witam was z tego pięknego miejsca, które tutaj widzicie. Ale co bardzo ważne, nie będzie dzisiaj wykopków, nie mam ze sobą wykrywacza, nie będzie kopania. Będzie dzisiaj coś za to zupełnie innego, coś nad czym myślałem od bardzo dawna, żeby wam stworzyć. Czyli filmik taki, pomocny filmik mam nadzieję, o wielu punktach, jak być lepszym poszukiwaczem. Długo nad tym myślałem i mam tych podpunktów zapisanych 23, także myślę, że filmik wam się będzie podobać, że będzie to bardzo pomocne dla każdego z was. Przede wszystkim dla tych, którzy chodzą nieco częściej i nie są po prostu poszukiwaczami od weekendu do weekendu lub nawet rzadziej. Także co? Zróbcie coś, jeśli będzie wam się podobać ten filmik, udostępnijcie go, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i już nie przedłużam, subskrybujcie jeszcze i do pierwszego punktu. I numer jeden, ceramika, ilość i znaczenie jej na polu. Zobaczcie, to miejsce, które wybrałem, nie jest przypadkowe. Tu mamy jeden kawałek ceramiki, tu leży drugi kawałek ceramiki, a tam już widzę trzeci kawałek. Na całym tym polu jest bardzo dużo kawałków ceramiki. No dobrze, ale jakie to ma w ogóle znaczenie w kontekście poszukiwań? Ano bardzo duże. Oczywiście w lesie ceramiki nie zobaczycie pod warstwą liści i gałęzi, ale na polu bardzo często się zdarzy, że ta ceramika występuje w bardzo dużej ilości. Jeśli jest ceramika, zwłaszcza starsza, jest duże prawdopodobieństwo, że miejsce to było uczęszczane przez wiele setek lat, zwłaszcza jeśli ta ceramika jest starsza. Oczywiście nie mówimy tutaj o porcelanowych kawałkach talerzy, tylko naprawdę starych, glinianych, lekko szkliwionych garczkach. Także jej znaczenie jest bardzo duże. Pamiętajcie, jak jesteście gdzieś w jakimś miejscu, na jakimś polu. W moim przypadku się często sprawdza, jeśli pole jest duże i tylko w jednym kawałku tego pola występuje ceramika, to głównie po tej stronie, w tym miejscu, te fanty, ciekawsze rzeczy występują w dużej ilości. Zwłaszcza jest to pomocne, jeśli robicie jakiś zwiad, macie ogromne pola i nie wiecie właściwie gdzie iść, to pierw spróbujcie przejść, popatrzeć na oko, czy leży gdzieś jakaś ceramika. Będzie to na pewno bardzo pomocne. Nie jest to żaden wyznacznik jako pewnik, ale jest to na pewno bardzo pomocniczy wyznacznik danego miejsca. Numer 2, czyli mapy. Również bardzo ważna kwestia w kontekście poszukiwań, czyli ich wykorzystanie, żeby wybrać dobre miejscówki, nowe miejscówki, żeby te miejsca odnajdywać i weryfikować. Źródeł map jest bardzo dużo, na przykład są to Vetus Maps, Arcanum Maps, przeróżne inne, które niektóre postaram się wam zlinkować w opisie tego filmu. W każdym razie z map możemy dowiedzieć się miejsc, których dzisiaj na przykład nie widać, gdzieś na przykład biegła droga, której obecnie nie ma, nie widać nawet śladów po niej, a kiedyś mogła to być naprawdę często i gęsto uczęszczana droga gdzieś tam na polach. Także warto to na pewno weryfikować. Również jeśli ktoś bardzo lubi chodzić po lasach, no to na przykład dzisiaj nie widać zupełnie, gdzie ta mogła stać kiedyś karczma, czy inna jakaś kapliczka, budynek, coś w tym stylu. Dlatego z map możemy się takich rzeczy dowiedzieć, co jest bardzo pomocne. Oczywiście, pamiętajcie, inni poszukiwacze też mapy sprawdzają. Także to nie jest tak, że jeśli sprawdzicie jakąś mapę i tam pójdziecie, bo tam stoi karczma, to znajdziecie dużo rzeczy. Inni też to robią, także miejcie to na uwadze i nie poddajcie się. Ja używam tego jako taką kwestię pomocniczą, nie kieruję się w tym w 100%, ale na pewno warto sprawdzić. Numer 3, czyli czy sprzęt ma znaczenie. I to jest bardzo ciekawy temat. Wielu z was komentuje, kupcie Garetta, kupcie Simplexa, kupcie Questa i to wam wystarczy, bo nic więcej tak nie znajdziecie. Lub jeśli kupicie na przykład Rutusa, Equinoxa, cokolwiek innego za 4-5 tysięcy, to nie znajdziecie wiele więcej. No niestety, tak to nie wygląda. Oczywiście, jeśli mamy dobre miejsce, to czy Simplex, czy Garrett, czy nawet Chińczyk za 300-400 zł, znajdziecie jakieś fanty na pewno. Ale jeśli chodzicie często, bo pamiętajcie, ten filmik kieruje do osób, które naprawdę poszukiwania traktują dość poważnie i próbują wyciągać z nich 100%, bo chcą po prostu znaleźć te rzeczy, a nie po prostu sobie tam pochodzić dla relaksu,
to sprzęt ma ogromne znaczenie. Widać to na przykład z filmów Sapera. Dla mnie jest mentorem po prostu pod tym względem i na pewno dobrze tłumaczy takie rzeczy. Im lepszy wykrywacz, tym większe możliwości i nie ma się co oszukiwać. Sprzęt ma znaczenie. Jeśli chcesz znaleźć więcej, musisz mieć lepszy sprzęt. Ja osobiście chodzę z Simplexem, jak wiecie, bardzo go sobie chwalę, ale odczuwam braki po prostu w jego zasięgu, w jego możliwościach, bo naprawdę dużo chodzę i naprawdę dużo rzeczy chcę znaleźć, a wiem, że omijam. Ale na początek w zupełności wystarczą takie sprzęty za około 1000 zł i będziecie zadowoleni. Ale przyjdzie taki czas, że jeśli chodzicie często i naprawdę was to wkręci, że poczujecie niedosyt. I numer 4. Pogoda, opady, warunki atmosferyczne. Ogólnie wszystko, co związane z głównie opadami. Jakie to ma znaczenie? Ogromne, naprawdę ogromne znaczenie mają opady deszczu. Im większe, tym prawdopodobnie lepsze będą zasięgi. Ale o co mi tutaj dokładnie chodzi? Zwłaszcza na jesieni, kiedy pola są orane, bronowane i na wiosnę. Ta ziemia jest cały czas napulchnięta. Ona jest napowietrzona, ona jest nieubita. I przez to gubimy naprawdę bardzo dużo zasięgów. Ale po obfitych deszczach, kiedy ta ziemia naprawdę solidnie się ubije, naprawdę praktycznie drugie tyle można znaleźć. Dlaczego? No choćby i dlatego, że właśnie jak macie pola, bo oczywiście lasów to nie dotyczy, ale jeśli macie pole i ta ziemia jest napulchniona, napowietrzona, pójdziecie w to miejsce i znajdziecie, no coś tam znajdziecie, tak? Ale wrócicie za 2 tygodnie, po na przykład 2-3 dniach obfitych deszczów, to naprawdę znajdziecie jeszcze sporo więcej fantów, zwłaszcza jakichś drobiazgów, gdzie każdy centymetr się liczy. Ta ziemia kilka centymetrów zawsze się ubije po deszczu, ubije się i będą lepsze zasięgi dla wykrywacza, co przełoży się na lepsze efekty w poszukiwaniach. Także pamiętajcie o tym, nie rezygnujcie, nawet jeśli to miejsce jest nie do końca dobre, wam się wydaje, to trzeba wrócić, trzeba je sprawdzić jeszcze raz po deszczach. Zaufajcie, sprawdźcie, nie będziecie żałować. Numer 5, czyli ukształtowanie terenu. W to miejsce nie przyszedłem przypadkiem. W tym miejscu jest naprawdę bardzo dużo spełnionych tych podpunktów, o których mowa. Tak w ogóle, jeśli oglądacie mnie od dawna, to właśnie z tego miejsca była seria tutaj odcinków z nadstawu i dużo, dużo rzeczy tutaj wyszło, mimo że poletko, jak widzicie, jest bardzo małe. Ale do rzeczy. O co chodzi mi z tym ukształtowaniem terenu? Właśnie tam widzicie te pagórki. I te wszystkie pagórki, które tutaj są, w tamte strony jest całkowicie płasko, ale tutaj są wszędzie właśnie takie górki, góreczki, gdzieś tam jest pagórek, tam jest dolinka, takie miejsca są najciekawsze zawsze. W takich miejscach bardzo dużo rzeczy wychodzi. Pomyślcie tylko o tym, że kiedyś jak na przykład ktoś podróżował, to raczej prędzej by podróżował po pagórkach niż na przykład po dziesiątkach kilometrów całkowicie płaskich terenów. Choćby z tego względu, że zawsze w takich miejscach były stawy, były jakieś rzeczki. Teraz one zanikły lub są bardzo małe, ale kiedyś na pewno były dużo większe. Także pamiętajcie o tym, że w takich miejscach właśnie ludzie chętniej podróżowali i w takich miejscach najczęściej wychodzi sporo ciekawych rzeczy z przeróżnych okresów. Także zwracajcie uwagę na ukształtowanie terenu. Jeśli gdzieś jesteście, spróbujcie wejść na możliwie największy szczyt w okolicy, jakikolwiek punkt widokowy, aby rozejrzeć się nieco, pomyśleć, spróbować sobie wyobrazić, jak którędy ktoś kiedyś mógł podróżować. Kolejna bardzo ważna kwestia, czyli dyskryminacja. Coś, z czym powinno się walczyć zdecydowanie i coś, co ja sam popełniałem jako błąd, czyli nie kopałem wielu sygnałów. Kiedy zaczynałem 2 lata temu, chodząc z Questem X10, nie kopałem bardzo wielu sygnałów, bo mi się wydawało, że po prostu nic nie znajdę z takimi kiepskimi sygnałami. Niby kiepskimi, gdzieś tam przebija na kolor, gdzieś tam na żelazo, gdzieś tam na folię niby bije, niby na polmosa i tak dalej, i tak dalej. I był to naprawdę ogromny błąd. Z czasem, kiedy chodziłem więcej, sam zdobywałem doświadczenie, ale i również osoby, które mi podpowiedziały, które gdzieś tam poczytałem, że innym podpowiedziały, żeby kopać wszystko dosłownie, naprawdę przyniosło to zdecydowanie dobre efekty. Warto kopać wszystkie sygnały. Oczywiście, jeśli mamy na przykład właśnie pole lub teren bardzo, bardzo zaśmiecony, gdzie jest multum wózków, gwoździ, czy na przykład jest polmos na polmosie, idzie to wszystko odróżnić i można podziobać ciekawsze rzeczy, pomijając te gorsze.
ale zawsze jest ryzyko, że zostawicie coś po sobie ciekawego. Także pamiętajcie, dyskryminacja, lekko ją traktować z przymrużeniem oka, najlepiej w ogóle jej nie używać. Sam po sobie wiem, że był to duży błąd, używając dyskryminacji, nie kopiąc wielu sygnałów i w ogóle szukając, próbując dowiedzieć się, jakie sygnały biją na monetę, na złoto, na srebro. To największy błąd, jaki można chyba popełnić, a przynajmniej jeden z ważniejszych, także weźcie to pod uwagę. Bardzo ciekawy podpunkt, czyli lenistwo. Lenistwo, największa kolejna zmora poszukiwaczy i tych, którzy nic nie potrafią znaleźć. I bierze się to przede wszystkim z lenistwa, z braku chęci chodzenia, kopania sygnałów, gdzieś tam się nie możecie dokopać, gdzieś tam macie ten sygnał niby dobry, ale uważacie, że może być lepszy i go nie kopiecie. Gdzieś tam nie wchodzicie na przykład w jakieś miejsce, próbujecie wszystko zrobić bardzo łatwo, a to tak niestety nie wygląda. Lenistwo jest bardzo, bardzo ważną kwestią. Trzeba je sobie wybić całkowicie z głowy, trzeba się nauczyć, żeby coś ciekawego znaleźć, trzeba się naprawdę uryć, ukopać, ubrudzić nieraz i do tego naprawdę wiele kilometrów nachodzić. Także to nie jest tak, że sobie pójdziecie na pół godziny w teren i znajdziecie wiele ciekawych fantów. Oczywiście bywają sytuacje, że tak może być, ale zwykle to tak niestety nie wygląda. Trzeba się nachodzić wiele, wiele, wiele godzin i naprawdę zmęczyć, po prostu zmęczyć. Także lenistwo, bardzo zła cecha, jeśli chodzi o poszukiwania. I kolejna kwestia. Źródła wiedzy. Co przez to rozumiem? Oprócz map, bo przede wszystkim mapy, co może być źródłami wiedzy? Przede wszystkim kroniki, miejscowe kroniki. Sam w mojej miejscowości taką kronikę mam. Napisał ją nauczyciel historii, który tutaj w szkole u mnie uczył. I ogólnie był historykiem zamiłowania, napisał ciekawą kronikę. Także przeszukajcie takie sprawy, zapytajcie na przykład na plebanii, jeśli ona jest stara. Być może ksiądz coś takiego posiada lub coś o tym słyszał, zwłaszcza jeśli ksiądz, no wiadomo, jest trochę starszy w danej parafii, w danym kościele. Także warto o to spytać. Może jakaś miejscowa biblioteka, może jakieś źródła w internecie. Ale i również osoby starsze, które zamieszkują dany teren. Nie bójcie się pytać. Ja osobiście pytam już wiele osób o choćby o pozwolenie. Po prostu zapytałem, a co ciekawego? Ludzie po prostu byli zainteresowani mną jako osobą, która będzie coś robić ciekawego, a ja byłem zainteresowany tym, co oni mogą mi powiedzieć ciekawego. I to jest taka fajna wymiana, że na przykład jeśli coś znajdzie na danym terenie u kogoś, ja często, bardzo często takim osobom pokazuję po prostu, co znalazłem. Większość osób jest tym zainteresowana, niektórzy zupełnie nie, ale zawsze praktycznie każda osoba coś ciekawego mi wspomni. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś legendach, o czołgach, samolotach i tak dalej, ale na przykład, że gdzieś tam stał młyn i to się potwierdziło z map. Tutaj bardzo ważna kwestia. Mapy źle mi wskazały miejsce młynu. Ja tam kiedyś byłem i tego młyna tam żadnych śladów nie było. Się zastanawiałem, czy on w ogóle tam był kiedyś, czy nie. Natomiast okazało się, że właściciel pola podpowiedział mi, że 200 metrów wcześniej na jego innym polu właśnie ten młyn stał i tam poszedłem i się okazało, że rzeczywiście multum kamieni i tak dalej. Także podsumowując, o co chodzi w tym podpunkcie, to, żeby nie bać się rozmawiać. Zawsze pytajcie starszych osób, młodszych też, ale wiadomo, starsze osoby częściej takie historie pamiętają. Gdzieś tam ich z pokolenia na pokolenie ta wiedza przechodzi. Także pytajcie, nie bójcie się, na pewno nie pożałujecie. I numer 9. Sposób przechodzenia terenu. Co mam przez to na myśli? Przede wszystkim to, macie na przykład takie pole lub jakieś większe jak tam i po prostu idziecie na pałę. Wrócicie, znajdziecie coś i wrócicie lub chwilę się tam pokręcicie, albo nie znajdziecie nic i od razu wracacie. Jeśli chcecie porządnie przejść miejscówkę, nigdy nie chodźcie tylko w jedną stronę, zawsze róbcie to. Ja to robię w taką właśnie siatkę, czyli pierw idę wzdłuż, później idę wszerz i te sygnały, ten nakład sondy na ziemię, na powierzchnię nakłada się na siebie, dzięki czemu pod każdym kątem mogę coś znaleźć, co przynosi naprawdę dobre efekty. I numer 10. Też myślę dość ciekawy. Nie wiedziałem, jak go dobrze zatytułować, więc po prostu wam powiem. Wejdź tam, gdzie nigdy byś nie wszedł. Co mam przez to na myśli? Choćby to, no widzicie to fajne pole za mną. Macie takie pole tu.
macie takie pole tam, tam, macie tu wszędzie takie pola. Ale do rzeczy, jeśli to pole było ciekawe, większość z Was pewnie by przeszła po tym polu, znalazła wszystko, znalazła coś, by znalazła i by stąd poszła. Może poszłaby na tamto pole, na tamte i tak dalej. Ale dlaczego by nie wejść w to? Zobaczcie, tutaj jest taki burz. Jest naprawdę olbrzymi burz. Oczywiście teraz ciężko by było wejść w to miejsce, ale jeśli jest jesień, zima, to też jest zarośnięte, ale da się chodzić, nie ma oczywiście pokrzyw, nie ma przeróżnych chwastów i tak dalej. Przynajmniej da się machać cewką, tak? To jest najważniejsze. Dlaczego by nie wejść właśnie w całą tę grąbę? I ja w nią kiedyś wszedłem i przeszukałem. Oczywiście akurat nie było z tego odcinka. W każdym razie przeszedłem, znalazłem tutaj dwa guziki, groszki, ale co gdyby to nie były guziki, groszki, a jeszcze coś ciekawszego. No właśnie, tutaj było dużo rzeczy, więc tutaj też mogło tego być naprawdę sporo. To też nie jest powiedziane, że tam tego jeszcze nie ma, bo na pewno coś jeszcze jest, tylko ja tego nie znalazłem, jak to mówi saper. Też bardzo ciekawa i ważna kwestia. W każdym razie, pamiętajcie, że jeśli nawet ktoś inny przed Wami tutaj był, oczywiście głównie tu chodzi o lasy i tego typu miejsca, bo pole to pole, to naprawdę warto spróbować wcisnąć się tam, gdzie normalnie komuś by się nie chciało, może i nawet tobie by się nie chciało, ale pomyśl o tym, że właśnie tutaj ktoś może chodził, a to właśnie zostawił. Także warto takie rzeczy sprawdzać. Numer 11, czyli ołów, a dokładnie stopki ołowiu. Zwłaszcza ma to się mieć do miejsc odludnych, daleko od zabudowań. Jeśli gdzieś na polach, gdzie ogólnie nic nie ma, na niektórych, a wejdziecie na dane pole i na przykład jest bardzo dużo stopków ołowiu, dobrze to może świadczyć o miejscu, choćby z tego względu, że no jakaś tam ludzka aktywność była zwiększona i ci ludzie tam byli. Także pamiętajcie o tym. Zdarza się tak, że tam, gdzie ciekawe fanty, jest dużo stopków ołowiu. Mi się to przynajmniej sprawdza. Nie każdemu musi, nie zawsze jest to również jakiś wyznacznik dobrego miejsca, ale pamiętajcie o tym. Jak są stopki ołowiu, to naprawdę może być ciekawie. Punkt zaczepienia. Jedna z bardzo ważnych, moim zdaniem, jedna z najważniejszych kwestii w poszukiwaniach. Znajdziecie, może nie tak, chodzicie, szukacie, nie możecie nic znaleźć, ale idziecie po prostu przed siebie, dajmy na to w lesie, i znajdziecie jedną ciekawą rzecz. I jest często tak, na pewno tak jest, że część z Was po prostu idzie dalej przed siebie. No nie, jeśli dane miejsce jest na przykład dość biedne w fanty i bardzo obszerne powierzchniowo, warto poświęcić na to dane miejsce dużo czasu, przeszukać bardzo dokładnie, zwłaszcza jeśli, no oczywiście nie mówię tutaj o jakichś rzeczach w miarę młodych, jakiś tam na przykład guzik wrześniowy czy coś innego, ale to też mam na myśli. Przede wszystkim jeśli jest coś naprawdę starego, takich rzeczy jest oczywiście dużo mniej, to jeśli znajdziecie coś naprawdę starego, coś naprawdę konkretnego, jest duża szansa, że właśnie w tym miejscu, w tym obrębie, powiedzmy 10-15 metrach, może być również coś bardzo ciekawego, zwłaszcza w lesie. Oczywiście na polu te rzeczy mogą być rozrzucone na dziesiątki metrów, także to ma mniejsze znaczenie, ale kluczowe jest właśnie w lasach, starych lasach, gdzie znajdziecie jakiś punkt zaczepienia po nieobecności żadnych innych fantów. Także pamiętajcie, znajdziecie coś ciekawego, poświęćcie solidne pół godziny na przykład i przeszukajcie to miejsce bardzo, ale to bardzo dokładnie. Stare, dobre miejsce. Kolejna kwestia. Chodzi tu o to, że jeśli macie miejsce, które bardzo, bardzo solidnie przechodzicie, bo było naprawdę dobre, obfite w różne fanty, a każdy z nas, myślę, po jakimś czasie chodzenia takie miejsca miał lepsze i gorsze, jak każdy, ale zwłaszcza te lepsze. Wracajcie na te miejsca i nie poddawajcie się. Jeśli naprawdę miejsce było obfite w fanty, to warto wracać. Oczywiście, jeśli macie na przykład, miałem takie miejsce w ogrodzie, też były stamtąd odcinki, no to w pewnym momencie po prostu te fanty się kończą, bo to ta ziemia nie jest ruszana. To jest oczywiste, ale jeśli macie na przykład dobre pole, dajmy na to moje kapuściane pole, które moi widzowie dobrze kojarzą i pamiętają z moich odcinków, ciągle coś wychodzi. No bo jeśli jest naprawdę dobre miejsce, warto tam wracać, zwłaszcza tutaj liczy się podpunkt o opadach. No bo wiecie, z roku na rok ziemia jest cały czas orana, przewracana kilkukrotnie, są te opady deszczu i warto naprawdę to wziąć pod uwagę i wrócić w to miejsce, na pewno coś jeszcze znajdziecie. Cierpliwość.
Każdy człowiek jest inny. Niektórzy są cierpliwi z natury i tacy mają naprawdę łatwiej w tym hobby, w poszukiwaniach, ale niektórzy, na przykład ja, są nerwowi, są niecierpliwi, chcą wszystko mieć od razu, a przynajmniej jak najszybciej. I ja taki byłem, ale poszukiwania mnie nauczyły właśnie cierpliwości i tego, że trzeba po prostu poświęcić dużo czasu, żeby znaleźć coś ciekawego. Dużo czasu, żeby przyszły efekty. Także to nie jest tak, że sobie wejdziecie i nie możecie się denerwować, że niczego nie znajdziecie. Wszystko na luzie, cierpliwie przejdźcie, na pewno coś znajdziecie. Może nie za pierwszym wyjściem, może nawet nie za piątym, nie za dziesiątym, ale statystycznie nawet przyjdzie ten czas, przyjdzie ten dołek, ten sygnał, że znajdziecie coś bardzo ciekawego. I wyobraźnia. Coś, co ja uwielbiam po prostu w tym hobby. Coś, co to hobby naprawdę generuje w niesamowitych ilościach. To właśnie ta wyobraźnia. Myślenie o tym wszystkim. Skąd, dlaczego, po co, na co. I tak dalej, i tak dalej. Można by było takich pytań sobie zadawać naprawdę dużo. I ja właśnie takich pytań sobie zadaję. Bardzo, bardzo wiele na każdym wypadzie. Zwłaszcza jeśli znajdę coś ciekawego. Coś, co mnie zaskakuje, bo niektóre fanty no nie zaskakują, tak? Są ciekawe, są fajne, ale nie zaskakują. Ale są rzeczy, które po prostu totalnie powodują zdziwienie. Skąd one się wzięły? I właśnie na przykład tutaj, właśnie nad tym stawem, na tamtym polu, znalazłem taki ciekawy przedmiot, którym był odważnik monetarny. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie był to odważnik od złotego dukata z XVI wieku. Hiszpańskiego dukata. Skąd w Świętokrzyskim taka rzecz? Nie wiadomo, pewnie jakiś kupiec tutaj przejeżdżał. Ale warto o tym właśnie pomyśleć. Jak to ma się do poszukiwań? No, może nie przynosi to żadnych efektów zazwyczaj, ale jeśli staniecie i sobie właśnie wyobrażacie, myślicie, wkręcacie się w to, samoistnie po prostu się w to wkręcacie, generuje to naprawdę kolejne jakieś nowe, świeże pomysły. Gdzieś chcecie iść, coś sobie już wyobrażacie, że tam może ktoś przechodził, że jeśli był tu, to może szedł tamtędy i warto tam iść. Także pod takim względem ta kwestia jest ważna. Odpowiednie nastawienie. Każdy z nas miewa gorsze dni, jest zamyślony, coś się stało, coś nas dręczy, coś nas wkurza i naprawdę w takich dniach, kiedy nasze myślenie krąży wokół zupełnie czegoś innego niż poszukiwania, zwłaszcza to się ma poszukiwaczy, którym zależy, żeby coś znaleźć. Niektórzy, wiadomo, chodzą rozrywkowo i może właśnie wtedy poszukiwania są taką odskocznią i tak dalej. Jest to relaksujące wyłącznie. Ale niektórzy na przykład chcą coś znaleźć, zależy im na tym. Także zawsze wszystko powinno być na luzie i powinniśmy być skupieni na tym, co robimy. Ja wiem po sobie, że jeśli myślę zupełnie o czymś innym, po prostu poszukiwania mi nie wychodzą, nie potrafię się skupić, gdzieś tam te myśli błądzą, nie mogę się skupić na sygnałach, nie łapię ich. Przez to oczywiście pomijam dużo ciekawych rzeczy, później wracam w to samo miejsce i się dziwię, kurde, no skąd to się wszystko wzięło, skoro byłem tu wczoraj na przykład. Ale wszystko zależy od nastawienia. Bądźcie nastawieni na... Tutaj się łączą wszystkie te podpunkty, że cierpliwość i tak dalej, myślenie o tym wszystkim sprawia, że efekty przyjdą same, jeśli nastawienie będzie odpowiednie. Opowieści i legendy. No tutaj ten podpunkt bardzo się łączy z punktem o źródłach wiedzy, czyli o pytaniu miejscowych o jakieś właśnie ciekawe akty historyczne. I zazwyczaj słyszymy, tutaj gdzieś jest czołg zakopany, tam spadł samolot, tam żołnierz zakopał depozyt, mój dziadek coś tam zakopał i tak dalej, i tak dalej. Takich historii słyszę praktycznie prawie od każdej osoby, którą o pozwolenie pytam. Dlatego pamiętajcie, bierzcie takie rzeczy z przymrużeniem oka, bo takie historie zazwyczaj są po prostu legendami bez pokrycia. Ale, co ważne, zawsze trzeba sprawdzić. I jeśli mi ktoś mówi, że w którymś miejscu coś tam było, idę tam nie nastawiając się na nic, ale idę tam, bo trzeba takie rzeczy sprawdzić. Nigdy nie wiadomo, która historia może okazać się prawdziwa. Większość z tych osób już oczywiście z czasów wojny, wiadomo, nie żyje i na przykład ich dopiero synowie, wnukowie, dzieci po prostu o tym słyszały, od swoich dziadków, pradziadków i tak dalej. Dlatego ta historia może się trochę różnić i fakty też nie mają poparcia, ale trzeba sprawdzać, trzeba działać, zawsze warto brać takie rzeczy pod uwagę. Chodzenie poza Oranem i tutaj
tutaj jest też kwestia, którą sam sobie wypracowałem z czasem, chodząc na głównie po polach, bo jak wiecie, jeśli mnie oglądacie, no to chodzę głównie po polach. I tutaj jest taka kwestia, że jeśli jest pole zaorane, macie pole podłużne, jest wzdłuż zaorane, to nie chodźcie wzdłuż, chodźcie wszerz. Wtedy jest dużo mniejsze pomijanie powierzchni przez cewkę, bo wiadomo, jeśli idzie się wzdłuż i te fałdy są też wzdłuż, to jedna fałda jest u góry, druga, trzecia, czwarta. Wy nad nią machacie i łapiecie tylko jej wierzch, a wszystko co pod spodem, w każdym jej miejscu, wszystko to pomijacie. Jeśli chodzicie wszerz, te miejsca, które pomijacie, na pewno się minimalizują. Dlatego warto też tutaj zastosować chodzenie siatkowe, iść pierw wzdłuż, później wszerz, bo ja tak chodziłem i sam się skapnąłem, jak chodziłem długo na zaoranym polu i chodziłem wzdłuż i już nic nie mogłem znaleźć. Ale kiedy zacząłem chodzić wszerz, to naprawdę jeszcze sporo ciekawych rzeczy wyszło, zwłaszcza jakichś drobnych sygnałów, które wiadomo są, te centymetry tutaj są bardzo istotne i ważne. Kontekst znalezisk. Tutaj sprawa wygląda tak, że są miejsca, gdzie wychodzi Wam wszystkiego po trochu. Oczywiście jest dużo takich miejsc, ale są miejsca, gdzie wychodzi jeden konkretny temat. Na przykład jest to druga wojna. Albo jest to na przykład, nie wiem, XIX wiek, XX, czy jeszcze dużo starsze czasy. I o co mi chodzi? O to mi chodzi, że warto takie rzeczy zgłębiać i naprawdę wertować do bólu, szukać tych informacji na dany temat, skąd to się mogło brać, jeśli zwłaszcza wychodzi tego w dużych ilościach, nieprzypadkowych. Bo to nie chodzi o to, że znajdziecie na całym polu na przykład dwa guziki z drugiej wojny, albo znajdziecie na przykład dwie boratynki czy trzy. To nie ma znaczenia, bo to jest normalne i przypadkowe, ale jeśli znajdziecie naprawdę bardzo dużo jakichś monet, guzików, innych przedmiotów z danego okresu i tylko głównie taki kontekst jest, to warto to zgłębiać, szukać tych informacji naprawdę masowo, bo może właśnie tędy przechodziły jakieś wojska, może coś się działo, może była jakaś bitwa, warto się tego dowiedzieć, bo na pewno jeśli w tym jednym miejscu dużo rzeczy wyszło, to gdzieś niedaleko może tych rzeczy wyjść jeszcze więcej i być kolejnym takim skupiskiem przedmiotów. Bardzo ciekawa rzecz. Realia, a internet, a właściwie YouTube, przeróżne grupy na Facebooku, które ja też zresztą posiadam, jak wiecie, i zapraszam na nie. Link macie w opisie. W każdym razie, o co chodzi? Wchodzicie na kanał do profesora detektorysty i widzicie, kurde, co 3 dni, co 2 dni odcinek 10 minut i cały czas są fanty. Wchodzicie do, nie wiem, Sapera, wchodzicie do Odyna, wchodzicie gdziekolwiek indziej, do każdego innego poszukiwacza, zwłaszcza mam tutaj się to do osób, które jeszcze na przykład nie zaczęły chodzić w ogóle lub gdzieś tam swoje pierwsze kroki ledwo stawiają. Takie osoby mogą mieć złudne wyobrażenie poszukiwań jako samych sukcesów. No niestety tak to nie jest. Powiem Wam tak, między filmami, które nagrywam, połowa moich wyjść zazwyczaj kończy się brakiem żadnego materiału. Ja jeśli mam czas, żeby wyjść, to na przykład w poniedziałek sobie idę, nie znajdę nic, nie nagram nic i nie ma z tego żadnego materiału, żadnego odcinka, ale przechodzę swoje 3, może na 4 godziny i nakopię się po prostu śmieci i złomu. A we wtorek znowu pójdę i już pójdę w inne miejsce i znajdę kilka ciekawych fantów, które Wam pokazuję w odcinku. W każdym razie do czego zmierzam? Jeśli myślicie, że to tak wygląda, że sobie facet idzie z wykrywką na pół godziny, godzinę w pole i naryje się ciekawych fantów i tak wyglądają poszukiwania, tak nie wyglądają poszukiwania. Sam kiedyś tak myślałem, że to tak jest, że wszędzie coś musi być. Nie, nie ma wszędzie, znaczy wszędzie coś jest, ale czy jest tego aż tyle, jak to Wam się może wydawać, zwłaszcza początkującym? No nie. Dlatego bierzcie, oddzielajcie grubą kreską filmiki na YouTube od realiów prawdziwych poszukiwań. Trzeba naprawdę wiele, wiele godzin spędzić, żeby coś znaleźć. I nie zawsze z tego powstają filmiki, bo oczywiście ja Wam nie będę wstawiać filmiku, jak kopię same polmosy na przykład przez cały odcinek, ale zawsze, i tak jak Wam powiedziałem na moim kanale, zawsze będzie to, co jest naprawdę, będzie to szczery kanał i takim jest. Dlatego sam chodzę wiele, wiele razy i wracam na pusto. Tak wyglądają poszukiwania.
analiza informacji historycznych. To jest taki punkt, w którym podsumujemy sobie kilka poprzednich. Chodzi tu o to, że znaleźć mapy, dowiedzieć się od innych źródeł wiedzy, jakiejś wiedzy na dany temat obszaru i tak dalej. I na przykład właśnie znaleźć na jakimś polu ceramikę czy coś i tak dalej. Można by to wymieniać długo. Chodzi o to, żebyście to umiejętnie wykorzystywali, czyli nie to, że tylko zgłębicie ten temat, a pójdziecie tam na pół godziny i powiecie, że nic tam nie ma. Właśnie, chodzi tu o to, żeby te wszystkie informacje przeanalizować sobie. I jeśli na przykład jest jakaś karczma w środku lasu i wam się wydaje, że tylko wokół tej karczmy może coś być i tam pójdziecie, tam nic nie znajdziecie, wrócicie i powiecie, kiepskie miejsce. No nie, pamiętajcie, że którędyś ci ludzie, wszyscy, którzy wędrowali do tej karczmy, musieli jakoś przecież dojść, więc musiała istnieć jakaś droga, a najpewniej kilka dróg w różnych kierunkach, dlatego warto przede wszystkim te drogi przechodzić, bo pamiętajcie, inni poszukiwacze też, tak jak mówiłem, chodzą w takich miejscach, też mają dostęp do takich informacji jak wy zazwyczaj, więc nie wystarczy iść w miejsce karczmy, przeszukać i powiedzieć, że nic nie ma. Trzeba jeszcze umiejętnie to wykorzystać, przejść drogi, które prowadziły do tej karczmy. No i o to właśnie w tym chodzi. Przedostatni już podpunkt, czyli przeczucie. I tutaj bez dwóch zdań zainspirował mnie do tego saper, którego, jak już wspomniałem, uważam za mentora po prostu pod tym względem. Przeczucie jest bardzo ważną kwestią, bo o czym zaraz też powiem, to jeśli macie naprawdę dużo ciekawych informacji na dany temat lub macie naprawdę multum hektary terenu do przejścia, po prostu czasem jest ważne przeczucie. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład czasem budzę się i sobie myślę, wiem, że tego dnia na przykład mogę iść na poszukiwania, to sobie myślę, że coś mnie ciągnie w dane miejsce. Na przykład jeśli tam już byłem nawet kilka razy, dziesiątki razy, to czasem tak mam, że w dane miejsce mnie ciągnie po prostu z niewyjaśnionej przyczyny i muszę tam iść. Czuję, że po prostu muszę tam iść i jakie to przynosi efekty. No różne. Nie mogę powiedzieć, że zawsze się coś znajduje, bo to tylko przeczucia, jak jest w rzeczywistości różnie. W każdym razie warto na pewno zaufać samemu sobie i warto dać się po prostu ponieść takim emocjom związanym z tym przeczuciem. I to tyle, po prostu. Słuchajcie też głosu jakiegoś tam, który wam podpowiada, idźcie dzisiaj tam, idźcie tam. Nie zawsze coś takiego jest, ale czasami warto po prostu to zweryfikować. I teraz ostatnia kwestia, która niektórych może zdziwić, czyli to nie słuchajcie niczego, co powiedziałem. Przynajmniej nie zawsze, nie sugerujcie się tym wszystkim, dlatego że poszukiwania są takie, jakie są. Są zaskakujące przede wszystkim, są nieobliczalne, nieprzewidywalne. Nie wiadomo nigdy tak naprawdę, co gdzie znajdziemy i po prostu czasami trzeba wziąć, spakować sprzęt, iść i kopać. Nic więcej, nie trzeba o niczym myśleć. To się ma głównie do tego, że jeśli ktoś zawsze kurczowo trzyma się jakichś zasad, trzyma się choćby map, trzyma się czegoś, omijacie przez to dużo ciekawych miejsc, dajecie sobie naprawdę bardzo mały margines, pole do popisu sobie zawężacie i przez to wasze poszukiwania mogą być dużo uboższe. Czasami po prostu trzeba dać sobie szansę, trzeba dać szansę jakiemuś miejscu konkretnemu. I tak było na przykład z sadem, w którym ostatnio bardzo często bywam, który kojarzycie z moich filmów. Nic tam się nie działo. Jest to sad, nie widać tam ceramiki, niczego nie widać, mapy niczego nie pokazują, miejscowi o niczym nie słyszeli, dosłownie nic, a miejsce było tam na 10-11 wypadów i to naprawdę obfitych, a na pewno będzie ich więcej, jak tylko przyjdzie zima i tak dalej. W każdym razie, te wszystkie kwestie są bardzo ważne i pomogą wam być lepszymi poszukiwaczami i to wszystko, jeśli będziecie się do tego stosować, będziecie o tym pamiętać chociaż, to przyniesie to efekty na pewno, ale nie trzeba się tego wszystkiego trzymać kurczowo i ograniczać się tylko i wyłącznie do tego. Dajcie się czasami po prostu ponieść. No dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko, o czym chciałem wam bardzo powiedzieć. Mam do was ogromną prośbę. Jeśli ten filmik wam się podobał, jeśli dowiedzieliście się z niego coś ciekawego, wyciągnęliście jakąś wiedzę, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie gdzieś na grupach poszukiwaczy. Niech ten filmik się niesie może nowym
osobom, które interesują się tym hobby, jak i może i tym bardziej doświadczonym, coś to pomoże. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. Subskrybujcie ten kanał. Was to nic nie kosztuje. Mi bardzo pomaga i na pewno będzie więcej tego typu filmów i treści na moim kanale. Także co? Komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę. Jak chcecie, możecie udostępnić. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.